Wszyscy mówią o konińskim budżecie obywatelskim. Oczywiście widzimy ulotki, widzimy też na różnych fanpage'ach oferty, że możemy sobie zerknąć, poczytać, ale nikt nie mówi, o co chodzi w tych projektach. Panie Arturze, proszę opowiedzieć o waszym projekcie OSP Cukrownia Gosławice. To jest duży projekt, numer 6. O co w tym projekcie chodzi? Witam serdecznie, jestem Artur Skaziak, jestem członkiem OSP Cukrownia Gosławice. Jest to projekt duży, numer 6, tak jak Pan tu wspomniał. Jest to projekt o zastąpienie starego, zużytego samochodu 40-letniego. To jest pozostałość po byłej straży zakładowej po Cukrowni Gosławice. Ten samochód jest wysłużonym samochodem, on sięga czasów lat 70., także no, technika poszła bardzo do przodu. W pożarnictwie to jest gigantyczny przeskok. My, dojeżdżając do akcji, momentami zastanawiamy się, czy w drodze po prostu ten samochód nie zgaśnie, nie stanie. Mieliśmy w tamtym roku już wycofany samochód z podziału bojowego na okres miesiąca czasu z powodu dziury w zbiorniku wody, który no po prostu zrobił się już z lat czasu, tak? No woda, wiadomo, oddziałuje na metal, już jest tak skorodowane, że no nie jesteśmy w stanie określić, czy na przykład dzisiaj w nocy nie pęknie ten zbiornik. No emisja spalin tak samo jest tak duża, że odpalając samochód w garażu, pompując hamulce, no jest tak duże natężenie, że no nie da się wytrzymać w tym garażu. Ciuchy po takim odpaleniu, nasze wyjściowe ciuchy, nie mówiąc już o Nomexach, bo Nomexy są używane w pożarze, także i tak je trzeba co jakiś czas myć, żeby te rakotwórcze wszystkie substancje zmyć. Ale takie ciuchy wyjściowe po dojściu do domu czuć normalnie spalinami takich z samochodu, z diesla. Także no co my musimy przez ten czas wdychać z tego samochodu? No ten samochód po prostu z wiekiem czasu, no może jeszcze nam wytrzymać rok, dwa i po prostu stanąć na drodze. Nie jesteśmy w stanie za swoje środki ani go wyremontować, a już nie marząc w ogóle o kupnie nowego samochodu. Także no myślę, że ta rozmowa tu z Panem dla widzów może przekona kogoś, żeby po prostu oddać ten głos na nas. No i bardzo zachęcam Koninianów na zagłosowanie na duży projekt. To jest projekt numer 6, duży, i ten projekt ma to do siebie, że będzie służył każdemu z nas. No, wiem, że większość jeździ bezpiecznie, wiem, że większość zachowuje się nad wodą bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Musimy pamiętać o tym, że OSP Cukrownia Gosławice uczestniczycie też w podstawowych akcjach, tak? No dokładnie, w tym roku już mamy 62 akcje, rok się jeszcze nie zakończył. Także no, z roku na rok przybywa tego i to nie jest projekt nawet tylko dla mieszkańców, ale osób nawet przebywających już w mieście Konin, turystów, osób pracujących w zakładach, dla dużych zakładów. Pomoc niesiemy wszystkim. Osobom po prostu, no nawet i postronnym, gdzieś tam przejeżdżającym z innych miast. To przyda się dla każdego. Czyli głosując na projekt numer 6, ten duży projekt Cukrowni Gosławice, głosujemy praktycznie na rzecz, która będzie służyła nam wszystkim. Na bezpieczeństwo. I przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Dziękuję Panu bardzo, a wszystkich zapraszam, żeby od 1 września jest możliwość głosowania drogą elektroniczną. Projekt numer 6, duży. Również dziękuję i pozdrawiam.